Z racji coraz większej liczby osób, dla których czar para szybko wyparowuje, w 2005 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Singla. Jego pomysłodawcą jest Trevor McWanda, a całą inicjatywę należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka. Już sama data mówi wiele. 15 lutego. Zaledwie dobę po walentynkach. Dzień Singla ma zatem pozwolić zamanifestować radość ze swojej niezależności, a zarazem pokazać, że życie w pojedynkę wcale nie jest gorsze. Coraz częściej nieangażowanie się w stałe związki to nie smutna konieczność czy zrządzenie losu, ale świadomy wybór. Zwłaszcza młodych ludzi pochłoniętych karierą i ceniących niezobowiązujące ziemskie przyjemności. Czy zatem single świętują swój dzień samotnie? Prawdopodobnie nie, bo w samej Polsce jest ich ponad 5 milionów. Tak czy inaczej, zapewne tylko znikoma część z nich wie o dniu singla. W Stanach Zjednoczonych natomiast coraz bardziej popularne są wycieczki do Brazylii, gdzie w lutym wciąż w najlepsze trwa karnawał i nieustająca zabawa. Wisienką na torcie jest fakt, że w Brazylii nie obchodzi się walentynek, za którymi single przecież nie przepadają. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.